dobrze, że mój poród przebiegł pomyślnie, dziecko jest całe i zdrowe. Mam nadzieję, że nie jestem w drugiej ciąży, bo to by była jakaś makabra. Aha, kotki dwa. Och, Candy, moja córeczko, jak dobrze, że przyszłaś na świat tak prędko. Nie mogłam się ciebie doczekać, jesteś taka słodziutka. Dzisiaj przyjedzie twój tatuś. Bardzo chcę cię poznać. Szkoda, że pracuje za granicą, ale specjalnie dla ciebie przyjedzie. Przyjedzie też moja ciocia i inne koleżanki, które bardzo chcą cię poznać. Musimy się przygotować. O, chyba ktoś nadjeżdża. Zobacz, Candy. Candy, ty śpisz? O nie, ale to dobry sygnał, że śpi. Będę mogła wyjść po dziewczyny. Jestem! Przyjechałam na rowerze. O, świetnie, masz nowy rower. Tak, przyjechałam, aby zobaczyć twoją córkę. Nie mogę się już doczekać. Gdzie ona jest? Bardzo chciałabym ją poznać. Ojej, no nie widzisz, ale pierwsze mnie uściskaj. Tak za tobą tęskniłam, siostrzyczko. Nic się nie zmieniłaś. Ano wiesz, przefarbowałam trochę włosy. Poza tym mój nowy zawód sportowca bardzo dobrze mi służy. Ostatnio zajęłam pierwsze miejsce podczas wyścigów rowerowych. Świetnie, zazdroszczę ci. Ja teraz po ciąży niestety przytyłam i będę musiała trochę schudnąć. Nie martw się, mogę ci pożyczyć rower i możesz sobie pojeździć na nim. Dziękuję, ale widzisz, jaki mam nabrzmiały brzuch, sama zobacz. A może ty jesteś w drugiej ciąży? Może będziesz rodzić drugie dziecko? Nie wiem, nie strasz mnie nawet. Myślałam, że będę miała bliźnięta, ale tak jakoś wyszło, że jest tylko Candy. Zobacz, jaka ona słodka. Faktycznie jest cudowna, naprawdę. Mogę ją dotknąć? No jasne, możesz nawet ją ponosić. Ojej, przynajmniej ktoś zajmie mi się dzieckiem, bo wiesz, ostatnio to ja mam tyle pracy z nią. Wierzę ci, kochana, a jaka ona jest słodka. Muszę przyznać Barbie, że jest przeurocza. Wiesz, chyba chciałabym też być w ciąży. No, wiesz, myślę, że twój Ken by się ucieszył. No tak, Barbie, na pewno by chciał mieć dziecko. Ale to jeszcze nie jest chyba nasz etap w życiu. Ale dlaczego? O czym ty mówisz, siostra? No wiesz, my teraz mamy karierę i w ogóle ja teraz jeżdżę na tym rowerze, uprawiam kolarstwo, a on przecież spełnia się jako snowboardzista, sama wiesz. Jestem jeszcze za młoda, ty jesteś starsza ode mnie, dlatego mogłaś sobie pozwolić na taką słodziutką córeczkę, ale ci zazdroszczę. Ale spokojnie, też kiedyś na pewno będę miała dziecko. Aha, kotki dwa, szarobure obydwa. No właśnie, Barbie, a tak swoją drogą, czy ktoś cię dzisiaj jeszcze odwiedzi, czy tylko ja? O, zapomniałabym, że przecież jesteś moim gościem i powinnam zrobić ci trochę herbatki. Poczekaj, zaraz zaparzę. Ale spokojnie, Barbie, nie denerwuj się. To ja ukołyszę małą, a ja zaparzę dla nas jakieś ziół uspokajających. Ostatnio jestem taka podenerwowana, wiesz, ta ciąża to naprawdę był dla mnie ogromny stres. Nie wiedziałam, jak to wszystko się potoczy, ale dobrze, że mam zdrowe dziecko. No jasne, zdrowie jest w dzisiejszych czasach najważniejsze. Nic tak szczęścia nie daje jak, bo wiesz, w zdrowym ciele zdrowy duch. No tak, wiesz co? Idę zrobić tą herbatę, bo dzisiaj przyjedzie Ken, mój mąż, żeby zobaczyć małą. Przyjeżdża z zagranicy. Naprawdę? To świetnie. No dobrze, to idź zrób herbatę, jeszcze troszkę poplotkujemy. Jasne, uciekam.
A kotki dwa. Oj, jak to dobrze mieć siostrę. W takich trudnych chwilach jak urodzenie dziecka, naprawdę można na nią liczyć i tyle wsparcia. Zaraz muszę zaparzyć herbatę. Muszę ją przecież jakoś ugościć. No dobrze, zaleję tylko wodę i będzie gotowa herbata. Proszę, to twoja herbata. Oj, dzięki Barbie. Na ciebie zawsze można liczyć. No wiesz, od czego się ma siostrę? Drrr, drrr, drrr. To chyba Ken! Jestem podekscytowana, jak wyglądam. Czy mam dobrą fryzurę? No daj spokój. Przecież zawsze świetnie wyglądasz, a poza tym on cię kocha. No tak, masz rację. Już otwieram. Idę otworzyć drzwi. Poczekaj tutaj, dobra? Tylko po cichu, żeby Candy się nie obudziła. Tak strasznie płacze. Cześć dziewczyny! O, cześć Stello. Nie wiedziałyśmy, że przyjdziesz dzisiaj. Ja wiedziałam, że ona przyjdzie. Przecież ją zaprosiłam, żeby zobaczyła maleństwo. No jasne, że tak jakbym mogła przeoczyć. Jakie piękne dziecko, Barbie! I ty je urodziłaś? To jest niemożliwe. Naprawdę bardzo cię podziwiam. Wiesz, lepiej usiądź, Barbie, bo coś mdlejesz i chyba ci słabo. Tak, faktycznie masz rację. No przepiękne dziecko, Stello. Jesteś chyba bardzo podekscytowana. Może chcesz potrzymać małą Candy na rękach? Jasne, oczywiście, że tak. Wszystkiego najlepszego, kochana. Tak się cieszę twoim szczęściem. A gdzie Ken? No, Ken za niedługo tutaj będzie. No wiesz, Ken przyjdzie zobaczyć małą. Przyjeżdża z zagranicy. Przecież wiesz, że ciężko pracuje na naszą rodzinę. No jasne, za nic go nie winię. Natomiast nie mogę się doczekać, kiedy ujrzę, jak on się cieszy dzieckiem. Och, mogę je potrzymać. No jasne, ale tylko na chwilkę, bo bardzo się przywiązało do cioci. Ojej, ojej, dziewczyny, przecież to maleństwo jest śliczne. Popatrz, jak ona jest malutka. Faktycznie. My też takie byłyśmy. Też byłyśmy takie małe dziewczyny. Nie pamiętacie? No jasne, że nie pamiętamy. Barbie, kiedy to było? Ojej, ona jest cudowna. Wiesz, chyba powinnam ją nakarmić. Ja to zrobię. Ja ją chcę nakarmić. No dobrze, pozwolę ci, ale pierwsze przyniosę ci butelkę. Jasne, Barbie, chętnie ci pomogę. Proszę, oto butelka. Ojej, ona się przebudziła. Muszę do niej iść. Muszę do niej iść. Spokojnie, dam sobie radę. Przecież też jestem mamą. No tak, ufam ci. No, ja matką nie jestem, ale też bym sobie dała radę. Wiem, siostrzyczko, wiem. Ale jednak, wiesz, ona jest bardziej doświadczona. O, już wypiło mleko. Świetnie. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Dziewczyny, to na pewno Ken, jak wyglądam. Nie widziałyśmy się tak dawno, nie widzieliśmy się z Kenem. No, wyglądasz świetnie. Tak, bardzo dobrze. Powiem ci, że ta ciąża bardzo ci służyła. Urosły ci włosy i w ogóle promieniejesz na twarzy. Ojeju, biegnę czym prędzej, żeby otworzyć mu drzwi. Ken! Czy myślisz, że on jeszcze kocha Barbie? Przecież ta rozłąka mogła ich poróżnić. Daj spokój, jak się kogoś kocha, to na zawsze. Nie ma czegoś takiego jak rozłąka, która może nas poróżnić. No chyba, żeby tutaj go nie było pół wieku. No w sumie miesiąc to nie tak dużo. Cieszę się, że go zobaczę. Bardzo go lubię. Ja też uważam, że jest bardzo dobrym mężem dla naszej Barbie. I na pewno ucieszy się z dziecka, ale ciii. No cześć, mała. Tęskniłaś się za mną, chociaż troszkę.
Jesteś, w końcu przyjechałeś. Tak dawno cię nie widziałam, tak tęskniłam. Mogę cię ucałować. Dość tego, dajcie już spokój, nie przy dzieciach. Ojej, ukochana, tak za tobą tęskniłaś. Tęskniłem, że nie masz pojęcia. Też za tobą tęskniłam, ale wiem, że tak musiało być. Nie martw się, przywiozłem bardzo dużo pieniędzy. I teraz będę mógł utrzymać naszą rodzinę. Gdzie moje dziecko? Ojeju, to moja córka? Tak, to twoja córka. Chcesz ją podtrzymać? Oczywiście, że tak, aż się wzruszyłem. Ojeju, naprawdę muszę przyznać, że jestem przeszczęśliwy. Mam taką śliczną żonę i do tego urodziła mi dziecko. Tak bardzo tęskniliśmy za tobą. Teraz już zawsze będziemy razem. Tak nie opuszczę mojej córki. Dziękuję ci za wszystko. Oj, przestańcie już, bo normalnie zbiera mi się na żyganie tęczą. Możecie nie być tacy bardzo romantyczni. Zostawcie to sobie na później. A teraz lepiej uczcijmy jakoś powrót Kena i urodziny naszej Candy. No nie wiem, możemy się wybrać na miasto. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ja myślę, że najlepiej, jeżeli ten czas spędzimy teraz razem z naszą wspaniałą córeczką. Tak, to jest świetny pomysł. Tak się cieszę, że wróciłeś. Od teraz będziemy zawsze razem.